Pomysł powstał z inicjatywy prezydenta Jacka Wójcickiego w poniedziałek na takim nadzwyczajnym spotkaniu. Zostało to ustalone, punkt ruszył w czwartek. Dzisiaj jest drugi dzień funkcjonowania. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, od 8 do 18. Również jest infolinia czynna do godziny 22. Tak naprawdę mogą być wszyscy, mogą przyjść i Polacy, i uchodźcy. No przede wszystkim jest to punkt dedykowany uchodźcom. Mogą uzyskać wszelką pomoc, jeżeli chodzi o uzyskanie pomocy o pracę, o mieszkalnictwo, edukację dzieci, o jakiekolwiek dokumenty, o wsparcie jakiekolwiek, które jest potrzebne tutaj, aby bezpiecznie się poczuć i też, żeby poczuli się tutaj jako pełnoprawni obywatele. My jako punkt nie lokujemy, jest punkt, który lokuje, jest to punkt na PKP. Za niego odpowiedzialny jest oczywiście wojewoda i oni tam lokują osoby. Wiem na tą chwilę, że cały hotel Mieszko jest zajęty, to jest 200 osób i po innych hotelach również poszczególne osoby są rozmieszczane. Na tą chwilę to jest drugi dzień funkcjonowania, więc te wszystkie informacje nas pływają. Tak jak przed chwilą tutaj komenda policji tak samo się pojawiła z prośbą o pomoc psychologiczną, Urząd Wojewódzki, LuxMed, który oferuje też pomoc medyczną, więc próbujemy te wszystkie informacje tu ściągnąć. Na tą chwilę mamy ulotki, jeżeli chodzi o punkt, tak żeby osoby mogły się zadzwonić i muszę powiedzieć, że wczoraj odebrałam telefon o 22 i zarówno z Ukrainy, jak i z Anglii ludzie, Polacy i Ukraińcy pytają o możliwość, co stanie się, jeżeli ktoś przyjdzie do Gorzowa, jak możemy im pomóc. Więc jakby z całego świata tak naprawdę ludzie do nas dzwonią. To miejsce na pewno będzie stałym punktem, ponieważ tak jak wcześniej nadmieniałam, współpracujemy z wszystkimi urzędami, z wojewódzkim, z urzędem marszałkowskim, z urzędem pracy, z wojewódzką inspektoratem pracy, z sanepidem i te wszystkie osoby dzwonią też po informacji, więc jakby cała baza informacyjna jest tutaj w tym miejscu, to jest taki miejski punkt na cały Gorzów i okolice. Polacy oczywiście też mogą się zgłaszać, jeżeli potrzebują, jeżeli mają pracę do zaoferowania, też bardzo chętnie oczywiście przyjmiemy, współpracujemy tutaj z Gorzowską Agencją Pracy Audytem, ale jeżeli ktoś indywidualnie chce przyjść, oczywiście przyjmiemy tę osobę. Jeżeli chce zaoferować mieszkanie, również jest taki formularz na stronie Urzędu Miasta, można go wypełnić, zaoferować swoje mieszkanie. Można też do nas przyjść, jeżeli jakakolwiek pomoc jest potrzebna, czy porada, czy nawet jak ktoś chce przynieść jakieś rzeczy, chociaż nie przyjmujemy tych rzeczy, ale to zawsze się zdarzają takie osoby. Też zapraszamy, punkt jest otwarty do 18 z wszelką informacją.